Asiu, powiedz, jak u ciebie jest ze słodyczami? Bo dzisiaj mamy taką słodką imprezę, ja zastanawiam się, czy ty jadasz. Tak, dzisiaj właśnie znajomy Stapmaro Piotr przywiózł, znaczy dał mojej agentce jagodzianki od Magdy Gessler, bo cały czas rozmawiam, jak kocham te jagodzianki. Właśnie jeden taki duży kawałek dzisiaj zjadłam, ale uwielbiam słodycze, tak samo jak Raffaello czekoladki uwielbiam. Ja mam bardzo taki, wiesz, ciężko mi powiedzieć nie, jak widzę coś słodkiego, dlatego że jak jest coś przede mną, jem, to wolę nie kupować, powiem, że będę miała taki, wiesz, moment, że ale mam ochotę na coś słodkiego i od razu nawet nie będę się zastanawiać. Ja też jak już wiem, że jest, to muszę zjeść. Dlatego wolę nie kupować, to wtedy nie muszę, wiesz, decydować, że będę jadła. To jak się powstrzymujesz? Właśnie nie kupujesz, po prostu nie kupujesz tych słodyczy? Tak, właśnie dla mnie jest najlepiej, jak nie kupuję, to wtedy łatwo powiedzieć nie. Nawet jak mam ochotę, to zjem sobie jakiegoś owoca, to wtedy właśnie często jest tak, jak mam dużą ochotę na słodkie i nie mam w domu, to owoce. Albo idę do sklepu i mam ochotę na to słodkie, kupuję owoce albo jakieś suche owoce właśnie, co troszkę są bardziej słodkie niż czekoladki, ale wiadomo, raz się żyje, raz na jakiś czas trzeba coś słodkiego, co jest niedobrego zjeść. Każdemu się należy. Tak. Powiedz, jaka będzie ta edycja Top Model? Znaczy myślę, że będzie super. Szósty sezon, najwięcej chyba w historii Tamaro przyszło na castingi, chyba 3 razy więcej niż normalnie. To będzie super. Znaczy, nasz program pokazuje, że jesteśmy otwarci na różnych ludzi i myślę, że będzie dużo, wiesz, takich ludzi, co zaszokuje Polskę, że wiesz, mieliśmy Osi, mieliśmy Mateusza Maga, mieliśmy Radka, że cały czas coś się dzieje i to mnie strasznie cieszy, że właśnie Polska jest taka otwarta na właśnie innych fajnych ludzi i też dla nas to jest fajne, dlatego że nieraz właśnie jak są metamorfozy czy sesje zdjęciowe dopiero widzimy, nieraz to może nam się ktoś nie podoba albo nie, myślimy, że nie mają szansy zostać modelem albo modelką i właśnie po takich sesjach czy po wybiegu, jak mamy pokaz mody, że wtedy coś się wiesz, budzi w nas, jak wow, że ta osoba naprawdę ma szansę. To samo żyjemy tak emocjami, co ludzie, co oglądają program. Co u ciebie słychać? Gdzie cię zobaczymy, oprócz oczywiście Top Model? Wiesz co, 2 filmy nagrałam co w tamtym roku, co jeszcze nie wyszły. Czekam, żeby już był, wiesz, ten taki release date. I też za 2 miesiące już o rok był opóźniony film, 3. film, co mam nagrywać. To na razie to jest tak w najbliższych czasach. Mhm. A sesje zdjęciowe, modeling, działasz jeszcze? Znaczy, wiesz, jak sesje zdjęciowe jakieś są na okładkę, czy do jakiejś, wiesz, campaign, to tak, ale tak, żebym, wiesz, jeździła po świecie, tak jak kiedyś, na sesje zdjęciowe, to już nie. Bardziej się trzymałam telewizji, aktorstwa, takich rzeczy, co mnie naprawdę, wiesz, cieszą, bo już miałam ogromny sukces właśnie w modelingu, już tyle lat nad tym pracowałam, teraz już wolę coś takiego, co bardzo mnie cieszy i mam pasję. To ja ci życzę teraz wielu sukcesów właśnie tych filmowych, aktorskich i bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo miło, dziękuję bardzo. Dziękuję. Trzymaj się. Dziękuję bardzo.